nie z tej strony, z której powinna. Oj, a tutaj teraz będzie kolejna. O proszę, i Jean Dupuis ściągnął rękawice. Richard Lejesklep okładany przez zawodnika GKS Tutychy. Co za pojedynek. Jean Dupuis z zdecydowaną reakcją na ten atak Richarda Lejeskleba. Nie podnosi się gracz Komar Krakowi. Co za starcie na stadionie zimowym w Tychach. Załatwił to po kanadyjsku. Zaatakował go, celując w jego głowę, Richard Lejesklep, a później otrzymał za to hokejową karę w postaci nokautu. Nie podnosi się Richard Lejesklep, jest z nim kontakt, ale dochodzi do siebie gracz Komar Krakowi, splunął teraz na taflę. Rozmawia ze swoim lekarzem, rozmawia ze swoim kolegą zespołu, sędziowie w dyskusji z kapitanami. No ale to też będzie koniec meczu dla Lejeskleba, coś tak czuje. To on w trakcie gry zaatakował Jean Dupuis. To on sprowokował Kanadyjczyka. No ale zobaczymy, jak sędziowie to zinterpretują. Panie, bez Mroczkowskiego, który już w szatni, bez Dupuis, którego już też nie zobaczymy, bo on z przytupem pożegnał się z tym meczem. Błyskawicznie ściągnął rękawice, był gotowy do bokserskiego pojedynku. Zaskoczony Lejesklep nawet nie odpowiedział. Nie